do panów miałbym prośbę o jakby ustosunkowanie się do takiej jednej kwestii, którą poruszył pan profesor Nowak, mówiąc o tym, że PiS właściwie tylko szczeka. Szczeka, ale tak ujada, właściwie nic z tego nie wynika. I chciałbym, żebyście panowie zechcieli odpowiedzieć, jak to widzicie, skąd to się bierze, dlaczego PiS tylko szczeka. No bo proszę zobaczyć, pani premier rządu Rzeczpospolitej, pani Beata Szydło, kilka miesięcy temu została wezwana na dywanik do Brukseli, to nawet, ja o tym pisałem na swoim blogu, to nawet władcy Kremla nie pozwalali sobie na to, żeby publicznie postponować pierwszych sekretarzy czy premierów obozu socjalistycznego. Oni sobie na to nie pozwalali. Oni ich tam oczywiście ochrzaniali i mówili, co należy robić, ale nie robili tego publicznie. A tutaj publicznie wezwano premiera Rzeczpospolitej i go spostponowano w tym Parlamencie Europejskim. Dobrze, że między innymi pan poseł Marusik przeciwko temu wystąpił, chociaż nie jest zwolennikiem PiS-u. Ale co się tam odbyło? Pani premier wysłuchała tego wszystkiego i powiedziała tak, ja to oczywiście skracam, tylko Unia, zawsze z Unią, nigdy poza Unią. Poparł ją zresztą w tym pan prezes Kaczyński, naczelnik państwa, który powiedział dokładnie to samo. I niedawno, kilka dni temu, gdy mówiono o tym, że ten PiS tutaj chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to on przysięgał na wszystko, co możliwe. Nie, my nie chcemy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Zawsze będziemy w Unii Europejskiej i tylko Unia. I ja bym chciał się panów zapytać, skąd według panów to się bierze? Skąd taka, a nie inna polityka PiS-u? Czy to wynika tylko ze zwykłej głupoty, o co nie podejrzewam, przynajmniej niektórych osób w tym rządzie, czy to wynika z pewnego przemyślenia i co oni chcieliby w ten sposób uzyskać? I jeżeli można, to po kolei, tak, jeżeli panowie zechcecie odpowiedzieć na takie pytanie. Mikrofon. Panie pośle, można prosić. Ja swojej buławy nie oddaję. No, tam wołano rusofobia. Niekoniecznie. Ja uważam, że po prostu to wynika z charakteru PiS-u, który w zbyt wielkim stopniu składa się nie tylko z takich prawdziwych, radykalnych patriotów, jakbyśmy chcieli, jest trochę takich. Za takiego uważam między innymi europosła Janusza Wojciechowskiego, nadzieję. Ale zbyt wielu jest w nim liberałów, którzy przeszli przez różne partie. No, dla mnie takim typowym jest Czarnecki, który przeszedł te wiele partii, ale nie tylko. Przykładowo, że sam prezydent przecież kilka lat błąkał się w Unii Wolności. Nie mogę tego zrozumieć. Tak do 2005 roku, kiedy doszedł do zwycięskiego PiS-u wtedy i został awansowany dzięki Ziobrze, czego oczywiście zapomina. A Gliński, kilka lat w Unii Wolności, jak widać, to w nim utkwiło na zawsze. Jeśli jego żona, a jest pantoflarzem, narzuca mu pewne rzeczy. Przypomnę, że jego żona razem w fundacji z panią Rzeplińską i Komorowską. Nieprzypadkowo PiS tak długo tkwił w marzeniach o koalicji PO-PiS, która nie wyszła głównie dzięki PO. No złudzenia co do takiej partii, która jest wroga Polsce, przeciwna polskim interesom narodowym. Jak można to wszystko rozumieć? A przypomnijmy do tego rok 2005, gdzie awansowano na ministra Gierymkowca Mellera. Marszałkiem Senatu zrobiono faceta absolutnie szkodliwego Borusewicza z dawnej Unii Wolności. Na szefa telewizji awansowano Urbańskiego, cwaniaczka, który i pieczeniarza, ale który jakoś zaskarbił sobie zaufanie Lecha Kaczyńskiego. Ja znów tu powracam
do mojej działki węgierskiej. Otóż to, co widzę na Węgrzech, to po prostu jest o wiele ciekawsze i sympatyczniejsze. Bo tam Orban przepędził liberałów już w 1992 ze swej partii. Nie było żadnych ukłonów w tę stronę. Sprzeciwił się bardzo gwałtownie Soroszowi i tak dalej. A u nas nawet prezydent zaprosił prezesa Soroszowskiej Fundacji Batorego, socjologa Smolara, na spotkanie z historykami. No historykiem nie jest, a tylko bruździł na tym spotkaniu. Także ja widzę wielką słabość PiS-u, że w tym, że zbyt wiele pałęta się w nim osób, które są sierotami po PO. PiSie, po tej koalicji niedoszłej i chyba tylko tym bym tłumaczył. Jeśli nie zerwie się z tym całym bractwem, no ja jeszcze dodam, taki poseł Łukasz Schreiber, jedyny w PiSie, który mnie zaatakował za krytykę Grossa kiedyś przed laty. No to przepraszam, to jest podłość. W PiSie, w patriotycznym PiSie, on bronił w gruncie rzeczy polakożerce i katolikożerce tego Grossa. No, to jest mój wątek, nie wiem jak panowie widzą. Proszę bardzo, pan poseł. Temat tej debaty to jedno, ale wszystko nas skłania ku bieżącemu politykowaniu. Polska jest takim krajem rozpolitykowanym, to znaczy nie dlatego, że my tak chcemy, tylko że po prostu polityka włazi nam wszędzie. Włazi nam pod kołdrę, do łóżka, włazi nam do garnka i do szkoły i wszędzie. No więc odreagowujemy, że ta polityka nam wszędzie wchodzi. Moją tezę już kiedyś ogłosiłem dosyć dawno na portalu konserwatyzm.pl. Mianowicie twierdzę, i to się sprawdza, to się czas potwierdza. Mianowicie twierdzę, że popis jako pewna formacja rządząca istnieje. Ona ma dwie strony tylko i raz się pokazuje taką twarz, raz się pokazuje inną twarz, stwarzając wrażenie, starając się stworzyć wrażenie, że jest to coś innego. Ale nie jest to nic innego i fakty o tym mówią. I tak przewidywałem, opisując to na portalu Konserwatyzm. Mianowicie były wybory, kiedy o Sejm i rząd walczyło Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i o prezydenturę walczył wtedy Donald Tusk z Lechem Kaczyńskim. I oczywiście scenariusz był taki, jak twierdziłem wówczas, nie mając dowodów, tylko stawiając to jako pewną tezę, hipotezę. Uważałem, że scenariusz jest taki, że urząd prezydencki przejmuje Platforma Obywatelska, czyli Tusk, parlament zwycięża Platforma Obywatelska i formuje rząd, a PiS będzie tylko zgłaszał słuszne roszczenia i postulaty narodu, których Platforma nie będzie realizować. Taki był scenariusz i w tym scenariuszu coś zostało zepsute. Mianowicie ośrodek, tak zwany ośrodek toruński, czyli ojciec Tadeusz Rydzyk, siłą swojego zdyscyplinowanego elektoratu, to było około 8-10% ludzi, postanowił nie popierać jakichś małych środowisk katolickich, tylko poprzeć jednych przeciwko drugim. Ale to byli przeciwnicy nasi. No i zaczął głosić, że ten PiS to chyba jest dobry i spróbujmy poprzeć PiS. I te parę procent, ponieważ oni rozgrywali w ten sposób, że równowaga między PiS-em a PO była bardzo malutka, żeby skłonić elektorat do pójścia do wyborów, bo ludzie nie chcieli iść na wybory. Tylko jak się postraszyło, że różnica jest 2% i idźcie do wyborów, bo jak nie, to będzie ten straszny Kaczyński. A drudzy straszyli, idźcie do wyborów, bo jak nie, to ten okropny Tusk będzie. I ta różnica musiała być malutka. A jak była malutka różnica, to zadecydował o wyniku elektorat ojca Rydzyka. I elektorat ojca Rydzyka poparł PiS, dzięki czemu pionki na szachownicy zostały poukładane inaczej niż plan przewidywał. I ośrodek prezydencki wziął Lech Kaczyński, a nie Donald Tusk. I rząd przejął i parlament wzięli Kaczyńscy. I Kaczyńscy mieli pełnię władzy. Mieli rząd, Sejm i ośrodek prezydencki. W następnych dniach mogliśmy żyć w normalnym kraju, gdyby tak chcieli.
bo mogli to zrobić. I nic nie zrobili. Co zrobili? Rozwiązali Sejm, ośrodek prezydencki został opróżniony w inny sposób, ale doszło do tego, co było w planie, że tamta formacja ma, czyli ta twarz, taka europejska twarz socjalizmu, taka ta elegancja i garnitury Armaniego zamiast kufajek sowieckich, zasiada we władzach, a PiS wyraża te wszystkie słuszne postulaty narodowo-katolickie ciemiężonego narodu, ale nic nie może zrobić, bo nie ma rządów. Oni mówili, bronili się przed tą krytyką, że no naprawdę nie mamy rządów, nic nie możemy zrobić, ale jak przejmiemy rządy, jak przegonimy Platformę Obywatelską od rządzenia, to ujawnimy raport tajny z służb WSI, z rozwiązania służb, otworzymy archiwa IPN-u, wyjaśnimy wszystkie nieprawidłowości w sprawie smoleńskiej katastrofy i generalnie zrobimy porządek, te afery pokończymy wszystkie i tak dalej. Nawet afer nie pokończyli, żadnych nawet jeszcze nikt nie siedzieć, nie poszedł, komisje śledcze powołują, a prokuratorzy siedzą i nie wiedzą, że mogą i powinni zaaresztować najpierw wszystkich przed przesłuchaniami, a potem ich dopiero przesłuchiwać. A żadnych innych spraw nie tknęli w ogóle. Przecież kto ma w tej chwili dokumentację w WSI? No pan minister Macierewicz. I może je w jednym dniu położyć na stole i powie, proszę bardzo, nie mieliśmy dostępu, bo Platforma rządziła. Teraz ja mam, macie, zobaczcie. Dlaczego tego nie robi? Bo nie miał tego zrobić, bo taki był scenariusz. Więc ja twierdzę, że rządzi popis, tylko raz pokazuje taką twarz, raz taką, w zależności od inklinacji elektoratu. Jakie się uda propagandzie inklinacje w elektoracie zbudować, to ta twarz się zmienia. Mówi, chcecie sobie oglądać wysokiego i szczupłego, to będziecie oglądać takiego, a jak chcecie małego i grubego, to będziecie oglądać małego i grubego. A realizowany będzie dokładnie taki program, jaki został uknuty gdzieś za kulisami, o którym nam nikt nic nie mówi, co najwyżej możemy go obserwować po zachowaniach ministra finansów, bo to są najbardziej poważne i znaczące sprawy. Dziękuję. Ja tylko może jedną uwagę, proszę bardzo. Tylko małą uwagę, jednak jest ta pewna różnica, bardzo coś ciekawe i przekonywujące. To znaczy, że Platforma to było ciągle skret proniemiecki, kundlizm wobec Niemiec, pana Tuska i tak dalej, a PiS to jest skret proamerykański i proizraelski, co już szczególnie widoczne jest u wyjątkowo skrajnego w tym swoim przegięciu prożydowskim prezydenta Dudy, który na dodatek jest skrajnym mięczakiem. Ja teraz przygotowuję, już się skończyła mi cierpliwość, tolerancja wobec tego pana. Tak, trzeba to wreszcie mówić. To, że awansował faceta, który chce wyłudzać roszczenia do pana Szewacha Weissa na order Orła Białego, że awansował na generała Pola Kożerce w ostatnich 15 latach Karskiego. Polecam mój wielki artykuł w Magna Polonia na ten temat, udokumentowany. To jest dla mnie, już nie mówiąc o czym rozmawiam w Izraelu i w Stanach, tylko przypomnijmy, że on, mówili o antysemityzmie. Gdzie jest ten antysemityzm polski? Niech wreszcie wypowie słowa o antypolonizmie żydowskim, który jest dużo silniejszy. I to, proszę państwa, łącznie z tym, co powiedział pan poseł Marusik, jest przerażające. Ja uważam, że już teraz trzeba się zająć rozważanie, kogo poprzemy do następnej prezydentury. Już teraz, bo Duda wyraźnie spełnia. I nie zastanawiajmy się nad tym, jakiemu ośrodkowi zewnętrznemu ma służyć następny prezydent. Żadnemu. Wśród walki tych buldogów pod dywanem w końcu powinien się znaleźć polski buldog i tą walkę wygrać. I tego państwu życzę, bo nie jest ważne dla pszczół, który Bartnik wyżre miód. I tak my jesteśmy pszczołami, miód nam wyżerają i nie zastanawiajmy się, który jest lepszy. Żaden won miód dla tych, którzy go wytwarzają. Na taką opcję mamy postawić, wtedy będziemy wolni i bogaci. Dziękuję bardzo. Mamy hasło wyborcze, miód dla pszczół. Jeszcze jedna rzecz nawiązuje do tego. Proszę państwa, niech wzorem będzie Orban, który stawia naród ponad partię, a nie stawianie partii ponad naród. Jeśli PiS nie pójdzie na szerokie otwarcie, wreszcie wobec innych środowisk patriotycznych, a na razie nie widzę nic z tego. I to może przegrać sromotnie. Oby jak najszybciej. Proszę bardzo.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj słyszeliśmy wiele takich mocnych słów. Dlaczego? Dlaczego? Proszę Państwa, być może w mentalności niektórych ludzi jest coś takiego, że im nijak żyć bez Pana. Oni muszą mieć jakiegoś Pana. Albo w Moskwie, albo w Brukseli, albo w Waszyngtonie, ale muszą mieć Pana. Bo to jest mentalność chłopa szczuraków. On musi mieć Pana, on musi mieć karbowego swojego. To jest coś takiego, mamy w tej powieści Zaklęty dwór Łozińskiego. Taką scenę, ten młody, który przejął po starościcu majątek, on miał pełną głowę ideałów i tam chłopstwo chciał uwolnić z poddaństwa, z pańszczyzny i sami chłopi się buntowali, bo oni nie znali innego życia jak pod Panem. No jak to bez Pana żyć? I być może ci ludzie właśnie też taką mentalność reprezentują, że nijak im żyć bez Pana. Oni by sobie może nie mogli poradzić. Mój kolega, któremu pomagałem w 1981 roku uciekać na Zachód, a był Rosjaninem na paszporcie konsularnym, więc skorzystając z tego paszportu jeszcze wykupił wycieczkę do Wiednia i z rodziną nawiał. To on mi opowiadał, że z tych Rosjan, którzy wyjechali ze Związku Radzieckiego jakimiś tam różnymi sposobami na Zachód, żeby tam zostać, to większość powracała po 2-3 latach z powrotem. Szli do konsulatu czy do ambasady radzieckiej, prawda, żeby im oddali paszport radziecki, bo oni sobie nie umieli tam poradzić. Bo w Związku Radzieckim państwo troszczyło się o wszystko. On poszedł do komitetu, on poszedł tu, on poszedł tam, wszystko mu dali, wszystko mu załatwili, a on na Zachodzie nie umiał sobie poradzić, bo tam było zrób to sam. I nie ma zmiłuj. I oni sobie nie mogli w tym wszystkim poradzić. I ci ludzie, z których znakomita większość w życiu nie prowadziła przez 3 dni kiosku z warzywami, a chcą zarządzać państwem, ci ludzie by sobie po prostu nie poradzili, bo oni by splajtowali po 2-3 dniach. Gdyby tak ich odciąć od tych cyców, od tych wszystkich dotacji europejskich, od tych wszystkich funduszy walutowych, od tych wszystkich, oni by po prostu nie poradzili sobie, bo oni by normalnego gospodarstwa nie potrafili poprowadzić. To taki Łukaszenka, on wie, jak wygląda gospodarka państwowa, no bo będąc kiedyś tam przez ileś tam lat dyrektorem jakichś tam sowchozów czy kołchozów, no jakieś pojęcie o gospodarce ma. A który minister finansów w Polsce poza Wilczkiem był praktykiem, biznesmenem, znał się na gospodarce? Który z ministrów gospodarki, z ministrów finansów prowadził własną firmę przez kilka dni chociażby? Słupki ładnie wychodzą na papierze. A jak on ma się użerać z takim czy takim jeszcze innym urzędem? Proszę Państwa, słyszę od moich znajomych przedsiębiorców, że oni załatwiają sobie różne sprawy, ponieważ jest Unia Europejska, w Pradze czeskiej czy w Hamburgu, na przykład są towary to tamto, bo jest i szybciej i taniej niż w Polsce. Że oni na przykład w Czechach czy gdzie indziej mają lepsze warunki do robienia interesów niż w Polsce. To ja się pytam, komu służy tak zwany polski rząd? Jeżeli polski podmiot gospodarczy ma warunki tutaj w Polsce gorsze niż te, które oferują obcy, to gdzie jest polski rząd? Kto tu komu służy? W Konstytucji jest napisane, naród polski jest suwerenem. Jest suwerenem. A kim są ministrowie? Sługami. Minister po łacinie sługa znaczy. Tylko, że sługę wożą limuzyną z obstawą, a suweren jeździ co autobusem, prawda, ewentualnie taksówką, jak ma pieniądze. Kto tu komu służy? Służby podsłuchują suwerena i podglądają. Służby suwerenowi czytają maile. Gdzie my żyjemy? Jeżeli polityk w Polsce mówi, że ach, jak tutaj przystąpimy do Unii, to będziecie młodzi mogli wyjeżdżać za granicę do pracy. Czy to jest polski polityk? Nie. Polski polityk to by robił wszystko, żeby praca była tu i żeby młody człowiek na zmywak nie musiał na poniewierkę wyjeżdżać. To jest raz. Druga, jeszcze. Oczywiście, proszę Państwa, jeden znajomy mój biznesmen chciał otworzyć montownię motocykli, to mu takie kłody pod nogi rzucali, że machnął ręką, a tymczasem lekką ręką się daje różne ulgi dla takich czy innych zagranicznych koncernów, jeszcze się im infrastrukturę funduje i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest polski? To jest podstawowe pytanie. My jesteśmy to, co pan Michał Marusik powiedział przed momentem, jak te pszczółki, które produkują miód, który nam ktoś wyżera. Ale
Tu była mowa o partiach i ojczyźnie, o Polsce. Komuś się widocznie pateria z partią pomyliła. Może mu się literki poprzestawiały. To jest raz. Druga sprawa to być może jest to tak, no, że tu popis. Ja myślę, że tu rządzą od 1989 roku dwie różne frakcje tej samej organizacji, czyli KOR. KOR, prawa i lewa strona KOR-u, na zmianę rządzą. I odbywa się, proszę Państwa, zobaczmy tych ludzi, kto był w KOR-ze. Ci, którzy byli po prawej stronie KOR-u, po lewej stronie, oni rządzą na zmianę i odbywa się w Polsce polityczny ping-pong. Raz my, raz wy, byle trzeci nie doszedł. Byle tylko trzeci nie doszedł. I to jest problem Unii Polityki Realnej, to jest problem całej masy innych tutaj podmiotów politycznych. I najważniejsze na koniec, proszę Państwa, gdzieś tutaj nam zaginęły dwie rzeczy. Etos służby, że oni mają służyć narodowi, politycy mają służyć narodowi, to jest raz. I druga sprawa, słowo dzisiaj niemodne, zupełnie zapomniane, powołanie. Powołanie. Mąż stanu, których w Polsce nie mamy. Mamy polityków, ale męża stanu nie mamy. Mąż stanu to jest człowiek, który ma powołanie jakieś i on wszystko podporządkowuje temu celowi, jakim jest służenie swojemu narodowi. Kiedyś szewc krawiec miał swoje powołanie. On dbał o to, żeby jego towar z jego pracowni był najlepszy, żeby wszyscy go chwalili. To było jego powołanie. Ja kiedyś się bawiłem w robienie biżuterii, przyszedł taki stary elektryk, jeszcze przedwojenny fachowiec. I on zrobił instalację tak, że... Ach, ale to był człowiek z powołaniem, bo on wiedział, że on to musi zrobić, bo on jest majster i to było to jego powołanie. I to powołanie ludzie czuli odtąd, dotąd. Wszędzie, na każdym szczeblu ktoś czuł. Powołanie to nie tylko nauczyciel i nie tylko ksiądz. To się powie. Dziękuję bardzo i proszę pana posła Wilka. Szanowni Państwo, ja za chwilkę się odniosę bezpośrednio do tego pytania, które pan prowadzący Leszek Samborski zadał. Natomiast no, też nie mogę się oprzeć temu, żeby jeszcze skomentować te kwestie popisu. Bo zauważcie Państwo, jak my się łatwo dajemy rozgrywać. Przecież cały ten nasz nieszczęsny dyskurs polityczny od już kilkunastu lat toczy się wokół jednego wielkiego pozoru, jakim jest pozorna walka w ramach tego samego obozu, czyli popisu właśnie. Proszę Państwa, naprawdę naszym, ja bym chciał, jeśli Państwo mają zapamiętać coś z tego spotkania, to na przykład to, że Państwo naprawdę poszli z takim przesłaniem do ludzi, żeby w końcu przestali się karmić jakąś pozorną różnicą między PO a PiS-em. Oczywiście tam pewne niuanse niby są eksponowane i tak dalej, ale istotnych różnic właściwie jako takich nie ma. Ludzie zostali kupieni niejako, zostali przywiązani do tego sporu i te dwie formacje w ramach, no w tej chwili trzy, no bo Nowoczesna to takie nowe PO, tam się próbuje sobie wydeptać tam ścieżkę, ale to jest właściwie ta sama dokładnie formacja. Na tym sporze, na tym pseudosporze, na tym pozornym dyskursie zbudowały sobie te ugrupowania, przyspawały się do władzy w Polsce. Więc proszę Państwa, naprawdę nie ma żadnej istotnej różnicy między Platformą a PO. PiS na przykład próbuje, między Platformą a PiS-em, PiS próbuje się kreować na partię bardziej katolicką, wierzącą. A co to za katolik, który buduje tak antyspołeczne programy jak 500+. Posłuchajcie sobie chociażby pana księdza Gniatka, który pięknie mówi, jakie to jest zniewolenie, jakie to jest antychrześcijańskie budować tego typu programy, które czynią z ludzi niewolników za ich własne pieniądze, które odbierały im godność i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam kwestię tego, jak się PiS zachowało w sprawie tej ustawy aborcyjnej. Ale po prostu to jest antychrześcijańska polityka, to jest udawanie katolicyzmu, a robienie polityki dokładnie odwrotnej, sprzecznej z etyką chrześcijańską, bo niszczenie chociażby elementarnej solidarności międzyludzkiej, budowanie nienawiści, budowanie zazdrości, budowanie kultury właśnie zabierania komuś i dawania komuś innemu pod przymusem. Więc dopóki nie przebijemy się do naszych wyborców z tą oczywistą oczywistością, że między PO a PiS-em nie ma żadnej większej różnicy, dopóki będziemy, że tak powiem, na marginesie tej sceny i dopóki z drugiej strony ludzie nie zauważą tej prostej prawdy, że to jest jedno i to samo tak naprawdę, to też będzie ciężko.
Ale żeby to zrobić, ja powiem Państwu, postawię taką śmiałą tezę, może niektórzy się na mnie oburzą, żeby rzeczywiście tę naszą scenę polityczną jakąś ruszyć, żeby ona drgnęła, to co my musimy zrobić, to niestety, ale zerwać ze złą tradycją Solidarności. Dlatego, że na tym jest zbudowane niestety bardzo wiele złych tutaj naszych tradycji i gospodarczych, i nie tylko. Przecież ta tak zwana tradycja Solidarności, ta zła tradycja Solidarności, to jest na przykład socjalizm z ludzką twarzą, tak? Że oni wierzyli, przecież oni nie chcieli demontować socjalizmu, oni chcieli tylko zbudować socjalizm z ludzką twarzą, który sprowadzał się do dwóch rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze do tego, żeby kiełbasa była w sklepie, a po drugie, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, prawda? I to ciągle wegetuje w nas wszystkich, prawda? To ciągle wegetuje. Ta zła tradycja Solidarności to jest, zwłaszcza drugiej Solidarności, to jest oczywiście zasada, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, prawda? Stąd ten brak rozliczeń, stąd ten brak odcięcia się tak na przykład od PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że pora spalić styropian. Jak nie spalimy tego styropianu, nie odetniemy się właśnie od tych tradycji korowskich zresztą, o których była mowa właśnie. Czyli tego, od tej odmiany marksizmu tak naprawdę, która wyhodowana została w PRL-u. Od tej pseudo tak naprawdę, przecież jak Państwo sobie wejrzą, spojrzą nawet na postulaty gdańskie, tak? Słynne 21. Tak, socjalizm, tak, wypaczenie nie. No przecież tam są bzdury na resorach, prawda? Tam postulowano obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat na przykład. Tam oczywiście indeksacja płac stała i tam jeszcze, no już nie pamiętam w tej chwili, ale jak to czytałem, to mi się włosy na głowie jeżyły. Jak można było takie rzeczy wymyślać? No, słom? Nie tylko, coś tam jeszcze w ogóle, 3-letni urlop wychowawczy na przykład, no po prostu, więc totalne mrzonki, ale na tym jest zbudowany ten etos i my ciągle w tym tkwimy. No dobrze, więc krótko mówiąc, nie ma różnicy między PO a PiS-em prawie żadnej, a tylko pozorne, a po drugie musimy skończyć ze złą tradycją Solidarności. A teraz przechodząc do tego, dlaczego PiS nie ma takich zębów antyunijnych, no bo on jest prounijny. No przecież kto podpisał traktat lizboński? Lech Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że jak myśmy wchodzili do Unii w 2004 roku, 1 maja 2004 roku, to była zupełnie inna Unia. To był traktat nicejski obowiązywał, w którym Polska miała w Radzie Europejskiej 27 głosów, a państwa takie jak Niemcy 29 i Francja. Traktat lizboński wywrócił to zupełnie na górę nogami, wprowadził zasadę podwójnej większości, gdzie o wszystkim tak naprawdę decydują Niemcy, albo inaczej, bez zgody Niemiec o niczym w Unii Europejskiej zdecydować nie można. I oni mówili, no jakżeż, wszyscy podpisali, to my też musimy. A teraz, proszę Państwa, zwycięstwa 27-1 i tylko myśmy byli przeciw i można było, tak? No to gdzie tu logika? Teraz można było przeciwko wszystkim wystąpić, 1-27. Ale wtedy, jak można było traktat lizboński odrzucić, to jakoś nie można było wystąpić przeciwko wszystkim, chociaż był to ewidentnie zły dla Polski traktat. Pamiętają Państwo te słynne krzyki Nicea albo śmierć, prawda? A ja mam zawsze, ja mam też w głowie zawsze ten słynny obrazek, kiedy Lech Kaczyński ma podpisywać traktat lizboński, bierze pióro i pióro mu nie odmawia posłuszeństwa. To taki symboliczny wręcz nomen omen i nie mógł podpisać. I nie mógł podpisać. Dopiero tam jakiś urzędniczyna wyciągnął mu jakiś długopis, dał i tam dopiero nasmarował ten swój podpis. Więc można było oczywiście, tak? Teraz się można było przeciwko wyborowi, przeciwko takiej, przepraszam, pierdole, bo wybór naprawdę tego tak zwanego prezydenta Unii Europejskiej, to nie ma żadnego większego znaczenia. On jest tylko od tego, żeby zamykać i otwierać posiedzenia. To on nie ma żadnych, niech sobie Państwo spojrzą, jeśli Państwo mi nie wierzą, niech sobie Państwo spojrzą w uprawnienia przewodniczącego Rady Europejskiej. Prowadzenie obrad, przygotowywanie obrad, czyli tam, żeby te wszystkie kartki były dostarczone, prawda, zamykanie, otwieranie i co tam jeszcze, jakiś taki z ogólny też ten. On nie ma żadnych konkretnych uprawnień. Myśmy stoczyli wojnę o nic. Oczywiście to jest wojna wewnętrzna, nie zewnętrzna. Oni się tam udają, że się biją. No ale było, że tam Polska jedyna potrafiła się postawić. No to ja się pytam, dlaczego się wtedy nie postawiliśmy. Druga rzecz. Przecież Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił o tym, że jest zwolennikiem wspólnej armii europejskiej, tak? Co jest absurdem samym w sobie, bo nawet jak Państwo z wojskowymi porozmawiają, to wiedzą, że czegoś takiego stworzyć się nie da, przynajmniej na jakimś poziomie, bo jeżeli ta armia miałaby mieć jakiś sens, to musiałaby być bardzo dobrze wyposażona, a to by oznaczało, że ma mieć najnowsze technologie,
Które państwo się podzieli z innym państwem swoimi technologiami wojskowymi najlepszymi? Które? Żadne. Więc taka armia byłaby armią drugiego sortu, że tak powiem, tak? Więc jakie miałaby znaczenie militarne? Żaden żołnierz nie lubi służyć pod obcym dowództwem. To jest armia do robienia porządków wewnątrz krajów. Okej, czyli taka policja bardziej, super policja. Następna rzecz. Proszę Państwa, gdyby powstała taka armia europejska, to się pytam, jaka byłaby relacja armii europejskiej do armii natowskich? Przecież gdyby wybuchł jakikolwiek konflikt, to najpierw by się przez 3 miesiące zastanawiali, którzy mają wyjść, a którzy nie, prawda? I nad procedurami by się, prawda, rozmyślali, która armia jest właściwa, a która nie i jak jedna ma się w stosunku do drugiej, a w międzyczasie już by wróg zajął połowę terytorium, prawda? Więc to jest absurd, to jest tak wielki absurd, że jak ja słyszę, jak Jarosław Kaczyński mówi o czymś takim, to się zastanawiam, czy, nie wiem, czy już rozum postradał zupełnie. No i jeszcze wiele razy mówił o kwestiach też zacieśniania tej integracji europejskiej, więc krótko mówiąc, on oczywiście jest zwolennikiem Unii Europejskiej, natomiast on ma problem wynikający z tego, że jako miłośnik polityki sanacyjnej jest też miłośnikiem polityki dwóch wrogów, tak? Czyli i Rosji, i Niemiec. No i co tu zrobić w tej sytuacji, prawda? No Rosji nie lubimy, Niemiec też nie lubimy, no ale ta Unia to jest niemiecka. No i tak się trochę tyka jak pies jeża, prawda? No bo i tak źle, i tak niedobrze. Prawda jest taka, że póki co, to my tak naprawdę na tej polityce tracimy użytek jakichkolwiek sojuszy z tego, co widzę. Bo Polska nie jest mocarstwem, a to oznacza, że nie może prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, tylko musi się układać według różnych sojuszy, czy to gospodarczych, czy militarnych, czy politycznych. No my jakieś te sojusze tworzyć musimy. Tylko że póki co, to ja widzę, że już Węgrów nie lubimy, prawda? Że to jest w ogóle ciekawa historia, bo ze 3 lata temu chyba Orban był w Polsce i ponieważ on miał takie gesty w stosunku do Rosji, no to była obstrukcja. Nikt się z nim nie chciał spotkać. Kaczyński też się nie chciał z nim spotkać. W ogóle była jakaś persona non grata. Potem nagle go pokochał i chcieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie, a teraz znowu go nie lubi, prawda? Co widać, jak emocje i sentymenty potrafią brać górę nad zdrowym rozsądkiem i myśleniem w kategoriach interesu. Więc krótko mówiąc, no my po prostu zdaje się, że już w ogóle pozbyliśmy się jakichkolwiek sojuszy w tym momencie. Stawialiśmy na Wielką Brytanię, poniekąd słusznie, ale w tej chwili też już nie za bardzo. No i zostajemy tak, ta druga Rzeczpospolita, osamotnieni z takim mirażem, wizją mocarstwowości, a gdyby coś, niestety odpukać, ale pewnie też by nas 2 tygodnie armia białoruska pobiła. Więc no niestety, głupia polityka ma swoje konsekwencje, a wszystko to wynika z tego, że nie stosujemy fundamentalnej, prostej zasady, że w polityce zagranicznej naprawdę nie ma emocji i sentymentów, tylko są tylko i wyłącznie interesy. I jak się tego nie nauczymy, no to będziemy znowuż z tą sanacyjną polityką dwóch wrogów, pseudomocarstwowości, machania szabelką, a skończy się odpukać, tak jak zawsze. Dziękuję bardzo. Ja chcę Państwu tylko wymienić 4 nazwiska. Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński. I proszę się zastanowić, co tych 4 panów łączy. Wszyscy 4 byli prezydentami, ale uwaga, trzej z nich, bo 4, czyli, a właściwie 1, czyli Jaruzelski, bezpośrednio nie siedział przy okrągłym stole, ani nie był też w Magdalence, ale to on kierował całym tym zamieszaniem i był tego reżyserem. I proszę zobaczyć, tych 4 panów było w Magdalence i ci 4 panowie byli prezydentami Rzeczpospolitej. Wnioski należą do państwa.